4000 za rodzenie niepełnosprawnych dzieci. Jest to fragmentaryczne rozwiązywanie problemu. Niestety nadal nie ma rozwiązań docelowych kierowanych do rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, ale i do rodzin w ogóle z niepełnosprawnymi. Pierwszeństwo dostępu do rehabilitacji zapowiedziane do innych tego typu usług i pomocy jest ważne, ale te usługi też będą kosztowały. Jeżeli nie będzie odpowiedniego poziomu wsparcia dla tych rodzin, no to niestety niewiele się nadal zmieni. Poparliśmy ten projekt, no bo jednak jest to wsparcie i jest to zachęta dobrowolna, kierowana do rodzin, które znajdują się w dramatycznej sytuacji, dowiadując się, że właśnie coś takiego ich spotkało. Ale dopóki jest to dobrowolne, dopóki jest to zachęta, no to naprawdę trzeba to wspierać. Natomiast ja się obawiam, że to będzie realizacja zapowiedzi prezesa Kaczyńskiego o tym, że kobiety mają rodzić, nawet wiedząc, że za chwilę to dziecko umrze, po to, żeby je ochrzcić, i że będzie to element zapowiedzianej przez prezesa Kaczyńskiego kolejnej zmiany w prawie aborcyjnym. Ja uważam, że ten tak zwany kompromis ma olbrzymią wartość i nie należy go dotykać. Przekleństwem zawsze naszym Polski było to położenie geograficzne, geopolityczne. Problem ze wschodem, problem z zachodem. Od 20 kilku lat zdarzyło się coś fenomenalnego. I Niemcy, przede wszystkim Niemcy, ale i też zachodnia Europa stała się naszym największym partnerem politycznym, gospodarczym, ale również w zakresie bezpieczeństwa, bo są to przecież państwa członkowskie NATO. To, co robi rząd, to, co robi Antoni Macierewicz i to skandaliczne zachowanie dotyczące Caracali, Mistrali, no musiało oburzyć naszych partnerów na Zachodzie. Powiem szczerze, że tak ostrego tonu ministra obrony Niemiec i ministra obrony Francji chyba żeśmy się nie spodziewali. Nawet po tych szalonych wypowiedziach ministra Macierewicza, jeżeli ci ministrowie naszych zachodnich sąsiadów piszą, że będą musieli zrewidować politykę w zakresie bezpieczeństwa i nasze partnerstwo w tym zakresie, no to chyba stało się, czy dzieje się na naszych oczach coś najgorszego, co mogło się zdarzyć. No ale trudno się spodziewać, że minister Macierewicz, szalony w swoich słowach i działaniach, mógł do czegoś innego doprowadzić.